Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszych spotkaniach z wielkimi filozofami. Dzisiejszym naszym bohaterem będzie francuski filozof Henri Bergson, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Chociaż powiedzenie na przełomie jest może trochę mylące, ponieważ żył 82 lata, prawie połowę spędził w wieku XIX, drugą w wieku XX, umierając w roku 1941. A więc kawał życia, kawał historii i tego wszystkiego będąc świadkiem Henri Bergson. Mówił mimo wszystko, że jego życie było dosyć nudne, zwyczajne i monotonne. Rzeczywiście, karierę naukową bardzo tak porządnie i solidnie rozwijał przez wszystkie swoje lata życia, studiując, potem ucząc w szkołach średnich filozofii, potem ucząc na uniwersytetach i w akademiach, dostając się do Akademii Francuskiej i wieńcząc swoją karierę naukową, czy też filozoficzną, jeżeli tak możemy powiedzieć, literacką Nagrodą Nobla w roku 1927. Pod koniec życia był już dosyć mocno schorowany, cierpiał na reumatyzm, artrytyzm, był w połowie niemal sparaliżowany, w związku z tym ta końcówka jego życia była dosyć cierpiąca. I z tym też wiąże się dosyć istotna, moim zdaniem, informacja biograficzna, o której zdecydowałem się wspomnieć, chociaż głównie nas będzie interesowała ten aspekt filozoficzny Henri Bergsona. Otóż pod koniec swojego życia Henri Bergson zwrócił się w kierunku katolicyzmu, a chociaż sam był z pochodzenia Żydem i uważał, że katolicyzm jest jakby takim dopełnieniem i zwieńczeniem modelu religijnego, czy też jakby takiej religijności właśnie zwieńczonej, pogłębionej, takiej ukoronowaniem tego, w jaki sposób może być zbudowana religia. Jednak nie przeszedł na katolicyzm, nie doprowadził do swojej konwersji ze względu na to, co działo się na arenie politycznej. Uważał, że wprowadzane w kolejnych państwach ustawy antyżydowskie, a łącznie z tą, którą wprowadził rząd Vichy pod koniec sam życia Henri Bergsona, powodują, że jego przejście na katolicyzm zostałoby odebrane w niewłaściwy sposób. Zostałoby odebrane jako pewnego rodzaju ucieczka i w związku z tym uznał, że nie dokona tej konwersji. Co więcej, w roku 1940, kiedy już 81-letni, bardzo mocno schorowany Bergson został zmuszony do wypełnienia takich dokumentów okupacyjnych, w których trzeba było wpisać swoje informacje o sobie, wpisał filozof, akademik, laureat Nagrody Nobla, Żyd. I to było podkreśleniem tego, w jaki sposób nie zgadza się on z tą panującą wszędzie atmosferą antysemityzmu, którą przyniosły nazistowskie Niemcy i którą jego rząd, jego Francja w jakiś sposób przyjęła. Co więcej, był gotowy oddać wszystkie tytuły, nagrody, które otrzymał przez całe swoje długie życie, nie wyrzekając się swoich ani poglądów, ani podejścia, ani krytyki takiej antysemickiej polityki. Tak więc końcówka życia, czy też czas historyczny, był bardzo, bardzo burzliwy i bardzo trudny, szczególnie pod koniec życia Henri Bergsona. Ale wróćmy teraz do wieku XIX, przełomu i tego, co przynosi nam filozofia tego myśliciela. Sam wiek XIX, jak zostało już przeze mnie kiedyś wspomniane, to jest okres, kiedy bardzo mocno rozwija się nauka, szczególnie nauki ścisłe, technika, a jednocześnie filozofia znajduje dla siebie takie miejsce z jednej strony w aspektach społecznych, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o ontologię czy epistemologię, dosyć mocno wycofuje się. To znaczy mówi, że nauka, czy fizyka właśnie, czy chemia, czy biologia, czy matematyka będą doskonale opisywały świat, a rolą filozofii jest trochę relacjonowanie tego, co te nauki odkrywają i przynoszą, rozumiejąc, że w pewnym sensie narzędzia filozoficzne już nie wystarczają do tego, co wnosi i jak nowych odkryć dokonują te nauki ścisłe. Istotnie, jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób rozwija się nauka w wieku XIX, to jest to absolutnie spektakularny postęp. Czy to w zakresie medycyny, gdzie początek XIX wieku to w zasadzie takie leczenie w takim znaczeniu, że jeżeli ktoś nie zmarł na stole operacyjnym, to i tak mógł mówić o dużym szczęściu. Pod koniec XIX wieku już w zasadzie medycynę bliską, czy też zaczynającą wyglądać tak, jak współcześnie ją znamy, z pierwszymi antybiotykami, szczepionkami, z znieczuleniem, które przecież przyniosło tak wielkie zmiany i tak wielkie możliwości dla operowania i dokonywania różnego rodzaju zabiegów. Czy też w technice samej, podróżach, przemieszczaniu się, maszyna parowa, elektryczność, to są wszystko rzeczy, które możemy w XIX wieku obserwować i myślę, że ludzie tam żyjący w tamtych czasach byli pod ogromnym wrażeniem i ogromną nadzieją, że nauka przyniesie rozwiązania wszystkich bolączek ludzkości. Tylko chwilkę musimy jeszcze poczekać na drobne uszczegółowienia, drobne rozwiązania naukowe i w tym znaczeniu filozofia, jak mówimy, wycofywała się nieco z tych pól głównych dotyczących właśnie ontologii czy epistemologii, czyli naukę o tym, co istnieje, jak poznajemy świat,
No właśnie na rzecz nauk ścisłych. Pod koniec jednak XIX wieku pojawiają się pierwsi krytycy takiego podejścia. Mówiliśmy o Fryderyku Nietzschem, który tak bardzo z grubej rury wszystkich zaatakował, powiedział, że nikt nie ma racji, tylko on zaproponował nowy system myślenia o człowieku, bardzo mocno rzucił się przeciwko tradycji filozoficznej, w zasadzie od Sokratesa poczynając. I Auerbergson podąża podobnym tropem, chociaż jest to zupełnie inny rodzaj krytyki. Również krytykuje z rozmachem, również krytykuje w zasadzie, jeżeli tak się zastanowimy, to od prawa do lewa wszystkich filozofów, chociaż robi to z taką gracją i elegancją, która w zasadzie pozwala nam pomyśleć o tym, tak jakby przepraszał nieco te osoby, które krytykuje, za to, że wskazuje im błąd i to, że no niewłaściwie zrozumiały świat. Na czym będzie polegała ta krytyka? Otóż mieliśmy do czynienia w filozofii w zasadzie z takimi dwoma głównymi podejściami, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób poznajemy świat. Mówiliśmy o racjonalizmie, czyli takim sposobie rozumowym poznania świata. Platon był przedstawicielem racjonalizmu, oraz empiryzmu, czyli tego, który mówił, że za pomocą zmysłów poznajemy świat i to zmysły nam przynoszą wiedzę o świecie, na rozum tą wiedzę potem porządkuje. Mamy więc taki racjonalizm, empiryzm, no dwie w zasadzie takie osie, czy też jakby takie bieguny, wokół których będzie się toczyło myśl o poznaniu. Nie jest tak, że tylko te dwa poglądy istniały. Istniały też różnego rodzaju inne pomysły. Na przykład Święty Augustyn wprowadził taką kategorię objawienia, czyli jakby doprowadził do pomyślenia o jeszcze trzeciej możliwości. Ta jednak była dawana od Boga, więc jeżeli chcielibyśmy poznać, no właśnie, czy Boga, czy jakieś rzeczy poza naszym zasięgiem, czy to zmysłowym, czy rozumowym, no to tylko objawienie, czy też siła wyższa mogła nam je przynieść. Tak twierdził święty Augustyn. Auerbergson proponuje coś innego. Trzeci sposób postrzegania tego, w jaki sposób możemy poznawać świat. Co więcej, będzie mocno mówił, że jest on w zasadzie jedynym poprawnym sposobem rozumienia świata, a racjonalizm i empiryzm nie znajdują tutaj racji bytu, ponieważ mówią nam o świecie jednak nieprawdziwym, w jakiś sposób zafałszowanym. O co tutaj chodzi? Otóż wskazuje on na to, że nasz sposób zdobywania wiedzy może być albo taki potoczny, albo naukowy. Potoczny to taki zgodny z naszym takim zdrowym rozsądkiem, rozumem. Naukowy, no, szczególnie w początkach XX wieku, już widzimy, że nauka po odkryciu przez Alberta Einsteina teorii względności, czy też mechaniki kwantowej, przez Bohra i całą ekipę zajmującą się cząstkami najmniejszymi. Widzimy, że nauka już dosyć mocno rozchodzi się z tym, co zdrowy rozsądek nam podpowiada. No i Auerbergson, widząc dwa podejścia, mówi, że no właśnie, możemy mieć takie podejście potoczne, takiego zdroworozsądkowe, a i też naukowe. Natomiast one oba się mylą, jeżeli chodzi o poznanie świata, i oba te sposoby poznania są złe. Dlaczego? Ponieważ posługują się kategorią intelektu, czyli właśnie rozumowego spróbowania uporządkowania świata. Czemu to jest złe? Czemu intelekt ma być zły? Auerbergson mówi, że intelekt sprawia, zmusza nas do używania pojęć, czy też strukturyzowania świata w sposób, który jest nie taki jak sam świat. Jest fałszywy wobec tego świata. Wymienia dosyć szczegółowo, w jaki sposób ten proces się dokonuje, mówiąc o tym, że następuje w intelekcie pewnego rodzaju unieruchomienie, ujednolicenie, relatywizacja, modelowanie. To są wszystko pojęcia, które istotnie, jeżeli przyjrzymy się poznaniu, to występują w naszym sposobie postrzegania świata. Jeżeli myślimy o pewnych zjawiskach w świecie, na przykład o tym, dlaczego pojawia się burza, albo dlaczego świeci słońce, albo w jaki sposób rozwijają się rośliny, albo jakie relacje zachodzą między gatunkami, ludźmi, społeczeństwem, środowiskiem, czy jakimikolwiek innymi większymi lub mniejszymi obiektami w świecie, to w jaki sposób próbujemy je opisać za pomocą pojęć, wkładając je w pewnego rodzaju modele. My w szkole uczymy się również w taki sposób, właśnie ucząc się na modelach. Oto jest model atomu, oto jest model fotosyntezy, oto jest model, w jaki sposób krążą planety dookoła Słońca. Wszystkie te rzeczy upychamy gdzieś w jakieś schematy i pomaga nam w tym nasz intelekt. To pozwala nam przewidywać pewne rzeczy, pozwala nam widzieć pewne rzeczy w przyszłości, czy też modelować je, ale jak powie Auerbergson, jest to niewłaściwy sposób podejścia do poznania świata, ponieważ nie zdaje on pełnej prawdy z tego, jaki jest świat.
porównuję to momentami do czegoś takiego, co dla nas intuicyjnie wydaje się być właściwe, a mianowicie do tego, w jaki sposób poznajemy czy miasto, czy innych ludzi. Powie nam, że jeżeli poczytamy mnóstwo książek o jakimś mieście, poznamy dokładnie topografię tego miasta, poznamy mapy, przyjrzymy się na zdjęciach, jak to miasto wygląda, to czy jednak znamy lepiej to miasto niż mieszkaniec, który mieszka w tym mieście od lat i być może nawet nie zna tych wszystkich ulic i tych wszystkich zakamarków, które mogliśmy my poznać, przeczytać tak bogatej historii, jaką przyswoiliśmy sobie w książkach, ale czy jednak ten mieszkaniec nie wie lepiej, jakie jest to miasto tak naprawdę, żyjąc w nim po prostu? Albo inaczej, jeżeli obcujemy z jakąś osobą, czy nie jest tak, że znając osobę, znamy ją naprawdę, a jeżeli czytamy tylko o jakiejś osobie, czytamy biografię czyjąś, to jednak nie zbliżamy się zbyt mocno do niej i nie wiemy dokładnie, jaka ona jest. I podobnie Ori Bergson powie o naszym sposobie życia i poznania. Intelekt jest czymś właśnie takim, jak czytanie książek czy oglądanie map. Zdobywamy pewną wiedzę, no ale nie jest ona tą pełną wiedzą. Te miasta, te osoby i w tym uogólnieniu cały świat wygląda jednak inaczej. Co zatem możemy zrobić, ażeby zbliżyć się do rzeczywistości, zrozumieć, w jaki sposób ona działa? Ori Bergson powie, że powinniśmy zdać się na intuicję. Intuicja nie jest pojęciem nowym, to nie jest tak, że Ori Bergson wprowadza sam po raz pierwszy to pojęcie, ale rozumie je nieco inaczej niż poprzednicy. Mieliśmy u Kartezjusza pojęcie intuicji i pojawia się ono w jego koncepcji prawdy, którą nazywamy ewidencyjną koncepcją prawdy i oznacza ona taki moment zejścia do takiego poziomu zdań, czy też treści dotyczących świata, sądów o świecie, które są tak oczywiste, że intuicyjnie rozumiemy, że one muszą być prawdziwe. Czyli mamy takie aksjomaty, które nie wymagają głębszego dowodu. I tam słowo intuicja się pojawia. U Bergsona jednak nie oznacza ona takiej oczywistości, a raczej zanurzenie się w całości świata, w doświadczeniu takim pełnym, takim wszelakim. Ponieważ, jak powiedział Bergson, świat wydarza się w sposób absolutnie żywy, dynamiczny i ta dynamika za każdym razem jest inna. Świat przepełniony jest czymś, co nazywa się allant vital po francusku. Jest to coś, co nazwalibyśmy siłą życiową, takim elementem życiowym, który by pcha cały świat do przodu. I włącza tutaj Henri Bergson, bliski mu pogląd Spencera, filozofa wcześniejszego, dotyczący ewolucji. O ile jednak Spencer starał się myśleć o ewolucji w taki bardzo mocno biologiczny sposób, o tyle Henri Bergson wyciąga trochę z tej biologii, wchodzi o taki poziom bardziej metafizyczny, mówiąc o tym, że istotnie intuicja pochodzi od biologii, ale jest ona po prostu czymś takim jak instynkt, tylko że właśnie na poziomie wyższym, uświadomionym instynktem. Tym właśnie będzie intuicja. Czyli źródło jej zanurzone jest w procesach biologicznych czy ewolucyjnych, jest zanurzone w nauce, natomiast wyrasta ponad nią i pozwala nam dostrzec świat w jego złożoności. To jest o tyle ważne, ponieważ pozwala uniknąć Bergsonowi powiedzenia, że to pojęcie intuicji jest takie wyczarowane z kapelusza, trochę nie wiadomo skąd i w zasadzie nie wiadomo w jaki sposób się do niego zabrać. Bergson mówi, podobnie jak mówimy o instynktach, nie jest to proces rozumowy, jest to proces naturalny w jakiś sposób, wywodzący się właśnie z przyrody, natomiast wykraczający daleko poza pewien model czy też czysty schemat. Nie można go opisać za każdym razem w ten sam sposób, ponieważ za każdym razem reaguje on w nieco innym, w nieco innych warunkach, nieco innej rzeczywistości i w tym znaczeniu nasze doświadczenie się daje za każdym razem też inne. Mamy więc intuicję i intuicyzm Henri Bergsona. Wiąże się z tym również pojęcie moralności, które dosyć mocno Henri Bergson analizuje i wnika, mówiąc o tym, że w zasadzie mamy dwa źródła moralności. Jedno to moralność, która wynika z pewnych oczekiwań społecznych, które narzucają nam pewne normy wbrew egoizmom indywidualnym, a drugie wynikające z nas samych, takie poczucie, że chcemy być lepsi i bardziej wartościowi. Te dwie moralności, zbierając się w sobie, pozwalają nam czynić nasze życie lepszym i bardziej oddanym i czy społeczeństwu, czy też własnemu rozwojowi, ponieważ to właśnie nasz rozwój własny, podążanie za tą siłą życiową, pozwala nam lepiej zrozumieć świat. Trudno jest to ubrać w jakiś taki system, który pozwoli
no właśnie modelować coś na przyszłość, ale świadomie Oliverson unikał czegoś takiego. Mamy więc nowy pomysł wchodzący w wiek XX, mówiący o tym, że nasze doświadczenie, jednostkowe doświadczenie jest czymś absolutnie wyjątkowym i żeby móc prawdziwie dobrze mówić o świecie, powinniśmy zdać się właśnie na intuicję, na nasze bardzo szeroko rozumiane, głębokie odczucia, taką witalność, którą nasz organizm będzie czuł w świecie w relacjach z innymi przymiotami. I to jest dopiero prawda o świecie. Wszelkiego rodzaju modelowania, one nam pomagają w życiu, natomiast są absolutnie wtórne. Nie mówią prawdy o świecie, mówią tylko to, co chcielibyśmy ewentualnie mieć uporządkowanego w świecie, natomiast nie jest to prawda o nim samym. Henri Bergson, intuicjonizm, bardzo gorąco polecam i wszystkiego dobrego życzę, do zobaczenia w następnych odsłonach. Dziękuję.